Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus i uczniowie przyszli do Betsajdy. Tam przyprowadzili mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: czy widzisz co? A gdy przejrzał, powiedział: widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy i przejrzał on zupełnie i został uzdrowiony. Wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami: tylko do wsi nie wstępuj. Uzdrowienie z dzisiejszej dobrej nowiny jest inne niż wszystkie pozostałe. Uzdrowienie niewidomego odbywa się w dwóch etapach, a nie tak jak dotychczas natychmiast. Pytanie Jezusa w trakcie uzdrowienia: czy widzisz co? Sugeruje jego wątpliwość. To jedyny taki przypadek w życiu Jezusa, kiedy wydaje się, że nie jest on pewny skuteczności swojego działania. Jezus nie dokonuje tego cudu na miejscu, ale wyprowadza chorego z wioski, a po uzdrowieniu zakazuje mu do niej wstępować. Przyznacie, że to uzdrowienie jest bardzo nietypowe. Po kolei. Niewidomym jest każdy z nas, kto nie potrafi w swoim życiu dostrzec obecności Jezusa. Czasem zaślepia nas egoizm, czasem żądze. Jezus wyprowadza chorego poza miejsce zamieszkania, na bezludzie, na pustynię. Takie miejsca są przez Jezusa często nawiedzane, bo szuka on okazji do rozmowy ze swoim Ojcem. Jezus namaszcza jego oczy śliną. Przywołuje to obraz stworzenia człowieka. Ślina, podobnie jak tchnienie, jest symbolem działania Ducha Świętego. Jezus stwarza go na nowo. Chory odzyskuje wzrok częściowo. Widzi ludzi jako chodzące drzewa. Oznacza to, że nie potrafi jeszcze rozpoznać, kto spośród ludzi wychodzi mu na spotkanie, a kto idzie przeciwko niemu. Kiedy zostaje całkowicie uzdrowiony, otrzymuje wzrok przenikliwy, zdolny widzenia wnętrza człowieka, czyli w sposób jasny i wyraźny dostrzega istotę rzeczy. Jezus zabrania uzdrowionemu wchodzenia do wioski, do miejsca dotychczasowej egzystencji w ciemnościach. To opowiadanie jest o nas, o naszej drodze do światła, którym jest Jezus. Składa się ona z wielu małych etapów. Wyjścia z dotychczasowego środowiska ciemności i niewiary i pozwolenie, aby to Jezus nas wyprowadził. Przebywania na odosobnieniu, aby w samotności pozwolić się Bogu na nowo stworzyć. Uczyć się dostrzegania innych ludzi jako podobnych do mnie, a nie jako przeszkody na mojej drodze. I wreszcie niepowracanie do krainy ciemności, do swojego poprzedniego życia, ale wyruszenie w dalszą drogę za Jezusem. Pozwólmy się dzisiaj zaprosić Jezusowi do przygody, która odmienia ludzkie życie.